Się Murach Tomasz. Jestem tutaj po to, żeby wam powiedzieć bardzo dobrą nowinę. W czasach, gdy w zasadzie to nie ma znaczenia, w jakim to jest czasie, czy jest wojna, czy jest pokój, ta nowina zawsze jest dobra. I prawda jest zawsze jedna. I Jezus jest prawdą. Jezus zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. I to jest bardzo dobra nowina, że możesz zostać zbawiony poprzez uwierzenie w tą dobrą informację. Że religia cię nie zbawi, że tylko prawdziwa wiara Boża, która 2000 lat temu stała się, że Jezus Chrystus zapłacił za twoje grzechy. Że może dzisiaj się narodzić na nowo tak naprawdę przez uwierzenie w tą informację. Tak jak ja kilka lat do tyłu, gdy nie byłem szczęśliwym człowiekiem. Byłem w małżeństwie, które nie dawało mi satysfakcji, nie dawało mi żadnej radości. I urodziła mi się chora córka i zacząłem szukać Boga na własną rękę. Zacząłem czytać Biblię i dowiedziałem się, że Jezus jest żywy. Że On jest jedyną drogą do Boga, że religia i obchodzenie obrzędów religijnych nie jest w stanie mnie zbawić, ale tylko prawdziwa ofiara Jezusa. I to jest właśnie Ewangelia. Ewangelia to nie jest czytanka, Ewangelia to jest dobra nowina o tym, że możesz zostać uratowany przed wiecznym piekłem, przed potępieniem. Bóg chce, żebyś został zbawiony, Bóg chce, żebyś wybrał Go. Żebyś wybrał miłość. Jeśli uwierzysz w Jezusa, realnie przyjmiesz Go do swojego serca, zostaniesz zbawiony, a po śmierci na pewno pójdziesz do nieba. Jeśli odrzucisz tą informację o tym dobrym Bogu, wierzysz, że spędzisz w piekle. Ale Bóg chce, żebyś wybrał dobrze, żebyś wybrał życie, bo Jezus jest życiem. Nie ma alternatywy żadnej. Nie ma czyśćca, nie ma reinkarnacji. Nie ma innych opcji. Jedyną drogą właściwą jest Jezus. Nie ma innych dróg. Ani Budda, ani Mahomet, ani Maria, ani ksiądz w konfesjonale, ani twoja droga życiowa, czy partner może życiowy, bądź twoja kariera, bądź jakiś cel tutaj na życiu, nie może cię uratować. Tylko imię Jezus jest jedynym imieniem, które może cię zbawić i uratować. To jest jedyne wyjście dla ciebie. Jedyny ratunek, abyś mógł zostać zbawiony na wieki. Jezus wziął też wszystkie choroby na krzyż, aby każdy mógł zostać uzdrowiony z każdej choroby fizycznej oraz psychicznej. Jakiekolwiek. Ja tydzień temu uzdrowiłem kobietę, która miała krótszą nogę. Zapytałem się jej, czy mogę się o nią pomodlić. I jej noga się wydłużyła. Tylko dlatego, że Jezus wziął wszystkie choroby na krzyż i powiedział: kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Więc jeśli masz jakąś chorobę, możesz do nas podejść, zostaniesz z niej uzdrowiony. Bo Bóg jest dobry, Bóg jest Bogiem życia. I chce się przejawiać w każdej dziedzinie twojego życia. Albo pierwsze, chce, żeby twój duch został ożywiony. A jest to możliwe tylko wtedy, gdy ty zdecydujesz, bo to Bóg już wszystko zrobił, ty tylko dzisiaj możesz zdecydować, że chcesz Go wybrać, że chcesz wybrać Jezusa, aby się z Nim pojednać, aby twój duch martwy mógł zostać ożywiony. Jesus died for your sin, because you are a sinner. There is one way to God. His name is Jesus. Jesus' blood is holy. You can be saved by Jesus' blood. If you believe in Jesus, after that you go to heaven. If you don't believe in Jesus, you go to hell. God is good God. Jesus is the Savior. He loves you. 2000 years ago He died on the cross for you, for your sin, for every sin. He take every sickness on the cross. You can be healed in Jesus' name, because Jesus is the healer. God save you by Jesus. Believe today. You can be born again. You can be stay alive. This is a gospel. Amen.